techno. Siemaneczko, siemaneczko, tu Jaro. Witam Was w dość nietypowym Farming Simulator 17. A dlaczego nietypowym? No bo będą dzisiaj moi administratorzy serwera ze mną razem grać. Będziemy prasować słomę i jest ze mną Zoku. Siema. Hubi. Siemka. No i oczywiście też jest ze mną Zapsi. Siemaneczko. Zanim zaczniemy cokolwiek robić, pokażę Wam dokładnie, co chłopaki zrobili, jeśli ktoś nie widział. Zablokowałem się tutaj na odcinku, to popatrzcie sobie na to dzieło sztuki. Mi się wydaje, że to Picasso jest. Normalny Picasso. GU i MST. Konkretne. Za to chłopakom się naprawdę należy wielkie dzięki, bo zrobili naprawdę kawał dobrej roboty. Dobra, już wracam. To co chłopaki, wy na prasy, a my se tutaj z oku będziemy podnosić, nie? Dokładnie. Spoko. Dawno farminga nie było, to też tak postanowiłem wrzucić farminga, w sumie dwa odcinki mi się popsuły, nie miałem nic takiego nowego na dzisiaj, no to tak wpadłem z rana, patrzę, jest Hubi na serwerze, no to mówię, to nagram odcinek, nie? No chyba niezły pomysł, nie chłopaki? No. Bardzo dobry. Można kiedyś częściej takie robić, nie? No myślę, że będzie takie coś. Będziemy jeszcze, jak będzie nowa mapa, wiecie, to na pewno sobie też porobimy jakieś takie odcineczki, żeby było coś takiego, wiesz, innego, nie? Odmiennego, nie? Dokładnie, nie? Jak chłopaki tu normalnie pracują ciężko, widzicie, cały czas serwer posprzątany, maszyny poukładane, robią se tu. No elegancja Francja, muszę powiedzieć. Jak tylko czas wolny, to działamy. Dokładnie. Za niedługo też może będziemy mieli dwa te serwery, tak jak mówiłem wczoraj na live, koło nie było, do Counter-Strike'a. Jeden będzie ogólny taki, żeby dzieci sobie mogli tam non-top grać, a jeden będzie dla nas taki, jak będziemy na przykład jakiś odcinek kręcić, coś w tym stylu, albo pograć tak, żeby ten, nie? No to powiem ci, Jaro, tej słomy tam będzie w tych kostkach pełno. Ale nie wiem, czy wiecie, gdzie się tu sprzedaje na tej mapie? Na strychu. Na sklepie? Na strychu. Na strychu. Na strychu. Aha, na strychu. Co myślę, jeb, jakaś nowość, na sklepie sprzedaje kostki? To fajny sklep w Anglii. Taki nowoczesny. No. Taki normalnie pierwsza klasa. Kupujesz i sprzedajesz od razu. Jak widzicie, robimy samymi Fenditami, czyli rodzinka Fenditów. Nawet prasa chyba z Fenda jest, nie? Obydwie. Tak, tak. No obydwie, no dokładnie. Jak tam chłopaki, luknijmy tam na nich. A są tam elegancja Francja. Nie opierniczają się, to znaczy, że wypłata będzie. Dopłaty z Unii były, także luz. No. Czy nie wiem, jak myślicie, czy mi się wydaje, czy ty za mną? Co? Ty za mną jedziesz, nie? No. Sprzedajemy te kostki, czy je zostawiamy i... Nie, możemy zostawić. Tak? No. Dobra. Zwierzęta już jakieś mamy tu na farmie, nie? Bo widzę. No, 1000 krów. A było 1000. 1000 krów? Łe. A chłopak no, wczoraj? Było 100, a jest 1000. No. To krów trochę był. Normalnie. Uj. Jeszcze chyba 3. Zostawiamy je tam koło krów, tam gdzie układaliście, tak? Tak, tak. Tak.
Tylko ostrożnie, bo nie będziemy chyba czwarty raz tego robić. Halo, co jest? Zlogowało mnie, nie wiem. A to miałeś jakieś może skok na necie. Mam. Może ci sąsiad kradnie internet. Dobra, ja pełny. Na kablem ciągnie, albo we wiaderkach wynosi. No. Może na tym, dokładnie. Dobra, ja lecę tam na ten. No ja odlecę za to. To ty prowadź może, bo będziesz wiedział, ja nie wiem, gdzie to tam dokładnie zostawiać. Czekajcie, nie wiem, że to nie włączę. Jak my tu widzicie sobie za Zokiem jedziemy. Jeśli się wam podobają takie odcineczki, łapka w górę. Może będziemy ich robić więcej. Nie wiem, chłopaki, jakiś kanał macie, czy coś w tym stylu? No, tam jest taki... Mam jeden. Ja mam, ale tylko dwa filmiki, także na razie nie ma co. A. No tak jest, jak chłopaki rozminga. Tak? Tak. Takie, że chłopaki będą mieli ten, no, jakieś kanały takie konkretne, no to będziecie do nich tak samo wpadać, nie? Linki oczywiście zostawię, jeśli się będzie wam chciało, będziecie chcieli zobaczyć, jak oni sobie tam działają w rozwoju YouTube'a, no to oczywiście zapraszam do nich na kanał też, nie? Lupnąć tam, stawić łapkę, suba. Bo na farmie działają bardzo dobrze, to muszę powiedzieć. To życzę im tego samego na YouTubie. A dzięki, Jaro, dzięki. Nie no, ja tak nie będę jak Zoku, bo Zoku to już mały profesjonalista, kurde. A szczególnie w pływaniu w jeziorze. No, a tak je tu zostawiamy? Dobra. No czekajcie, bo u mnie może być ta sprawa, że ja będę miał trochę dłużej z cofaniem. Bo ja nie wiem, ciężarówką to ja potrafię cofać, ale poważnie. Ciągnikam i teraz muszę dać, czekaj. Tutaj wyładuj belę, żeby ona mi się podniosła? No, no, Y. Tak. Aha, no dobra, Y dobra. Na klawiaturze. Znaczy, no, na klawiaturze, ja na kierownicy mam trochę inaczej. Czy jakieś drzewo mi tu zasłania. Ja czekajcie, za was wrócę. No, ale jakoś źle nie poszło, powiem wam. Co fajnie? Już się bałem, że przewalę im te więcej ten... Tych. Czekajcie, teraz tak. Byłaby robota od nowa. O! Chyba będzie robota od nowa. Nie, nie jestem pewny, ale... któraś belka może spaść. To spadła jedna. Nie, ale zrobi się. No powiem, że... No to znowu do 23. Nie, jedna spadła. To tam jedna, to nic. No, to i tak powiem wam, przy moim rozładunku to i tak to jest konkretne. Pamiętam, jak z frikiem robię, to ten. To... Zwaliłem wszystkie, nie? Bo to w miarę ciągnik mówili mi zawsze, że musi być na prosto, tak? No, bo potem może ci tyłem zawalić. W 15 musiało być prosto, a tak to w 17 już nie musi być. Nie musi być? Nie, ja jechałem krzywo i ten jak wyładowałem i nic. No teraz Zoku też tak pod takim kątem wyładowywał i też mu ładnie to poszło. Nie no, w 17 to nie ma różnicy, a 15 była. No, bo tam zaczepiało i spadało, nie? No. To 15 to nie tak pracowane było. I normalnie tych belek a belek normalnie. Drugą farmę byśmy za to kupili, jakbyśmy to sprzedali. Na spokojnie. Jakbyśmy kupili całe to miasto za te belki. No. W sumie to miasto, to co my tutaj mamy, to Chelling Town, czy jak ta mapa się zwie. To i tak jest nasza cała. No wszystkie pola. No. Wszystkie pola. No. Dokładnie. Nagonił
oni tu zaraz już to kończą. Normalnie? Jeszcze ze 3-4 przejazdy i finito. No to nieźle. Dobra, pozycja pracy. Jedyneczka. Zbieramy. Ale powiesz szczerze, że szybko to pójdzie. A jest jeszcze któreś pole, czy już ostatnie ze słomą? Ostatnie. By była jeszcze ta trójka, ale tam jest napis. Nie, to tam napis zostaje do końca dni tej mapy. Czyli nie wiemy ile jeszcze. No ale do nam się nie znudzi. Do Eurofarms. Do Eurofarms, nie, bo jak Eurofarms wyjdzie, to na pewno rzucamy ją na serwer. To tam zrobimy Game Unity. Tylko większe. No panie. Bo to już wiemy jak zrobić, to będzie. A długo spędziliście czasu tam na tym? Z pół godziny? Dwie godziny? Nie, z godzinę. No ze zbieraniem z godzinę nawet. Ilu was tam robiło przy tym? Trzech czy czterech? Czterech. Johnny też, nie? No bo Johnny go widziałem. No. No. Ale ile się trzeba było nakręcić kierownicą, to jest. A jakie oni tu dealę robili za to? Te? No. Fajnie. Nie wiem, czy się mogę pochwalić. Zarobiłeś coś na tym? No nie zarobiłem, ale coś dostałem. W prezencie, powiemy ci Jaro po odcinku. No dobra. A niech ludzie zgadują w komentarzach, co to dokładnie było. A jak będzie następny odcineczek, to na pewno wam powiemy, co to było. No. Dokładnie. Dokładnie. No i pole końcówka. No to ładnie, to jest, no, czekajcie. To jak poczekamy, aż zbierzecie i ten, zaczniemy kultywować. To może wziecie na farmę i kultywatory już bierzcie może. No, ja opróżnię prasę, jeszcze ej, te bo belki. Dwa chyba są i tylko na... Nie, jeden jest na farmie, jeden jest na polu, to jeszcze dwa trzeba dokupić. Tak, jeden jest tutaj, stoi koło bramy. Dobra, to jedziemy, odstawimy prasy i bierzemy kultywatory. No, dokładnie, weźcie kultywatory. My sobie to pozbieramy na spokojnie. Coś tutaj słyszałem, że... Jezi! Normalnie Hubi za mną. Myślę, dobrze słyszałem taki dźwięk słuchawka, jakby drugi traktor jechał za mną. A ja się zgubiłem na polu. No ta brama jest, powiem wam, taka malutka, że ja też przejechałem przedtem. Łe, nie w tą stronę. Tam ja to wszystko zbierzesz, czy mam jeszcze jechać? No, nie wiem, ile tam ich zostało, wiesz? Znaczy, tam nie, to ja teraz wjeżdżam. Jedzie śmiało, bo tam będzie... Tam tego... dużo zostało. No. Tam będzie jeszcze tego. A żeśmy polecieli? Nie, ja zjechałem na pobocze, bo widziałem, że jedziesz, bo teraz bym do rzeki wleciał. Skąd ja tu znam zakup? No. Musi być. Mam nadzieję, że tego nie zwalę tutaj. O, na milimetry. No, to ja będziesz musiał jeszcze przyjechać, bo to tego tu jeszcze jest. Aha. Dobra, ale te to nie ja zwaliłem jakby coś. Te co spadły teraz. Dobrze. No, to tam tak i tak. I tak pewnie jeszcze nie jedna poleci. No, za życie. No, moja stoi, ale te same spadły. To na pewno już od wczoraj było. Nie, jedną ja rzuciłem, ale to przy tym. A. Bo nie wiem czemu jak się wyładowuje, to one wszystkie drgają. One dziwnie mi się wydaje tak, że ta, jak je rozładowujesz, to te górne
Tak jakby one się chytały o coś. Bo one się trzęsą całe. No wczoraj nie zawadziliśmy w nic i same spadły. Same stały i bum. No bo jak je postawisz, to one się kołybią chwilę, to zawsze coś zrobi. No i lecimy. Prosta, 50, 60. Uwaga, bo mostek. No, mostek jest konkretny, ale jeszcze nie, ani razu nie zahaczyłem o niego, powiem ci. Lecę tu taką prędkością zawsze i jakoś... Łe, most! No właśnie, o tym, bo o tym jak się mówi, to właśnie tak się dzieje. Hubi, ty miałeś kultywator, czy nie masz? Tutaj był kultywator na tym, na polu jest. Na polu jest. Weźcie sobie bora. Ja to jak tych belek chyba zostało z 14 akurat. Mówisz? No panie. No to konkretnie, czekajcie, ile tu mamy tego odcineczka. A no to chłopaki zaczną tylko kultywować i będziemy se kończyć, bo będziemy mieli odcinek 50 minut za chwilę. No nie, chyba nie zostało 14. No, albo mniej. Ue, co zrobił? Jaro, dobrze, że cię tu nie ma koło nas. Tak? Takie warioty? No fajnie. Tak, zaczynam kultywować. No, zaczynaj. I oczywiście przymoc. To już takie standardowe miejsce. No bo gdzie by indziej? No tam jest niebezpiecznie. To musimy te zawsze odcinki zaczynać przy mostku. No. Kubi, ty ten z pola wziąłeś kultywator, nie? Tak, tak. Be. Dobra. Centralnie minęłem jedną i nie podniósł jej. To nie wiem, o co chodzi. Jak ty się tu zawsze znalazłeś? Bo zgubiłem tamten traktor i wziąłem inny. Jak zgubiłeś? Bo go zresetowałem, nie? Aha. Czyli jednym słowem stoi na sklepie, nie? A, bo tu się na sklep teleportem? Tak, w każdej się ten, nie? Na sklep. Nie, ja wczoraj resetowałem, na farmie się restują. Na farmie się respią? No. A, to może na mapce po prostu ten. Bo normalnie na oryginalnych mapach z farminga to się na sklepie wszystko respią. No. To było takie trochę lipne, nie? No, bo na przykład chciałeś jakieś live'y albo Błe. Coś dużo osób, to wszyscy musieli jechać do sklepu. Dokładnie. Gdzie tu jest kultywator jakiś? Ure, a po co ja z tym jeszcze jadę? Ja to muszę odpiąć. Powiedziałbym chyba, że musisz jechać na sklep i kupić. Dobra, to jadę. Ostrożnie, bo ja już jadę drogą. Jasne. To zawsze weź se traktor i stań sobie już na polu. Będziemy się kończyć. Jak tam Hubi robi kultywatorem, to najwyżej następny odcinek będzie z kultywatorami, nie? Aha, dobra. Ja tam się jadę, odepnę tylko to i... Może mi ktoś powiedzieć, jak to jest możliwe, że jest licznik 63? A jadę 75? Nie, bo to jest taki magia, tak samo miałem. Magia. Bo ty masz z ruskim paliwem, dlatego on tyle jedzie. Aha, nitro od razu się włączyło. No fajnie.
Pust jak w rokecie. No. No. Ciągle stówka. To pole naprawdę jest wielkie. Jeszcze nawet kółkiem przejechałem. No widzę cię, dopiero jesteś w rogu. A na cztery, jak będziemy na następnym odcinku robić, to już pójdzie szybko. No. Co ty robisz zawsze? Jaro mówił, żeby zjechać na pole, no to jestem. No. No. Normalnie. Tak jeszcze belka została. Właśnie jeszcze jedna belka tu leży. To weźcie ją, podpalcie. Czekaj. Kurde, zapałek nie wziąłem. Myślałem, że wszystkie zebrałem. Nic się nie dzieje. Ej, pasuj się, no zapsy, pasuj się. No nie. Dobra, wracamy na pole. I oto tym będziemy kończyć sobie nasz odcinek. Taki inny niż wszystkie. Taki nietypowy. Nietypowy. A ja sobie bączki fendem kręcę, łe. Patrz, za chwilę nie będzie belki. Chyba będzie w rzece pływała. No, niech płynie do ciepłych krajów. Łe, bo zaraz ja będę pływał. Tyś się już dość opływał w tym, w jeziorku. Ty się chciało kąpać. Ja no i nie coś, nie? Dobra. Gdzie wyjście? Tu, dobra. Tu. Jedziemy. Gdzie jest nasz kultywator? Tutaj. Za tobą, Jaro. Dobra. Challengerkiem se tu widzę działa. Dobra, stajemy koło naszego kultywatora. Jedyny z rodziny się wyłamał fenditów, czarna owca, Hubi. Zawsze się ktoś musi taki trafić. Ja farminga zminimalizowałem. No. I dobra, mordeczki, kończymy ten odcinek. Jak się podobało, lajkować, nie podobało, dislajkować, jeden grzyb. Subować i co? No zapraszam na następne odcinki. I tyle. Trzymajcie się. Nara. Na razie.